Cześć. Jeśli zastanawialiście się, od czego zacząć pracę w programie Picon Planner albo jakich rzeczy unikać, to to jest materiał właśnie dla Was. Zaczynamy. Więc tak, pierwsza i najważniejsza rzecz, od której powinniśmy zacząć pracę, i to w każdym programie, to zapisać go. Zapisujemy go w miejscu, w którym uważamy za stosowne. Nadajemy mu nową nazwę, na przykład Marudny Kowalski. I zapisujemy, bo dopiero od momentu, kiedy zapiszemy projekt, automatyczny zapis zaczyna nam działać. Kolejna rzecz. Wchodzimy w pliki, w ustawienia i dajemy zapisywanie co 10 albo co 15 minut. Nie chcemy stracić naszej pracy w razie, gdyby coś poszło nie tak. Więc musimy mieć zaznaczone stwórz kopię zapasową podczas zapisywania. Automatycznie zapisuj, pokazuj przypomnienie o zapisywaniu. Oraz uważam, że to jest bardzo przydatne, zastosujmy jakiś dedykowany folder dla naszych backupów. Niech wszyscy nasi klienci zapisują się w jednym miejscu, po to, żebyśmy mieli porządek w tym głównym jego folderze. W razie, gdyby coś poszło nie tak, wchodzimy w folder, który przypisaliśmy backup. Ja to mam na przykład zrobione w dokumentach: mam folder pikon backup i tam wszystkie foldery lądują. Możemy mieć włączoną pamięć podręczną, zapisujemy i gotowe. Jeśli chodzi jeszcze o zapis, co każdą dużą zmianę, powiedzmy co godzinę, co dwie, co trzy, już w zależności od was warto mieć dodatkową wersję pliku. Dlatego sam osobiście, gdy już mam zapisane cokolwiek w programie, zapisuję to jeszcze jako kowalski, na przykład dwa, później trzy, później cztery i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu będziemy mieć w razie czego utraty pliku dodatkowy backup, przy której stracimy godzinkę, a nie całość. Gdy już skończymy naszego klienta i uznamy, że to już jest finalny etap, wszystko mamy skończone, usuńmy wszystko oprócz dwóch ostatnich projektów. W ustawieniach, w zakładce edytuj, ustaw koniecznie jednostki, na jakich lubisz pracować. W moim przypadku są to milimetry. Uważam, że w przypadku wnętrz są one najbardziej intuicyjne, ponieważ gdy coś będziemy przesuwać... Dociągać. Będziemy to robić po prostu wpisując na przykład 10, Enter, przesuwa nam się o 1 cm, 5 mm, Enter, przesuwamy kaferkę o 5 mm. Nie musimy już wtedy wpisywać żadnych kropek, przecinków, po prostu działamy na milimetrach. Dokładność 1 będzie w zupełności wystarczająca. Kolejna rzecz, w zakładce załaduj, powinniśmy mieć zaznaczone pokaż okno dialogowe wyboru jednostki skalowania. Dlaczego? Dlatego, że gdy zaimportujemy jakiś model. Z internetu nie zawsze jednostki skalowania są idealne. W tym przypadku pikon wyrzuci nam tabelkę, w której będziemy mogli te jednostki ustalić. Często będzie tak, że gdy wybierzemy inną jednostkę skalowania, np. z centymetrów na milimetry, okaże się, że wszystko jest OK, lub jeżeli dalej widzimy, że coś z wymiarem się nie zgadza, możemy ręcznie mu wpisać takie wymiary, jakie powinien mieć. Spróbuj pracy na jednym oknie. Widok w ten sposób, z perspektywy, wydaje mi się być najszybszą metodą i najbardziej intuicyjną metodą pracy. Przełączaj się pomiędzy widokami w momencie, kiedy tego potrzebujesz. Na przykład przy układaniu mebli jeden obok drugiego, tak żeby były idealnie do siebie podociągane. Natomiast jeżeli nauczymy się pracy w ten sposób i opanujemy kamerę, to jest bardzo ważne, żebyśmy byli w stanie przełączać się pomiędzy każdym narożnikiem, pomiędzy każdym jednym elementem, kiedy tylko tego potrzebujemy. Jeżeli przećwiczymy ruchy kamerą, to wydaje mi się, że praca na jednym dużym oknie będzie naprawdę najlepszą możliwą metodą, tym bardziej, że większość programów do grafiki 3D, Dokładnie w ten sposób zaczyna działać. Czy to będzie 3ds Max, czy to będzie Blender, czy to będzie Unreal Engine, najczęściej będziemy pracować na takim właśnie oknie. Popracuj nad kamerą, nad przemieszczaniem się w lewo, w prawo, góra, dół, nad orbitowaniem. Wszystko zrobisz w zasadzie za pomocą myszki i klawiszy. Kolejna rzecz to włączony interaktor. Znajduje się ona w tym miejscu, tutaj. Ona sprawia, że wszelkie operacje, które robimy na naszym obiekcie stają się dużo prostsze. Dodatkowo, jeżeli pracujemy w perspektywie, interaktor zmienia swoje położenie w zależności od tego, jak mamy ustawioną kamerę. Zobacz, jeżeli klikniemy teraz w strzałeczkę, przesuniemy o dowolną ilość i wpiszemy 5 i Enter, całość przesunęła nam się o 5 mm. Więc mimo, że pracujemy w perspektywie, interaktor sprawi, że całość będzie dla nas naprawdę szybka i przyjemna. 90, Enter, mamy obrócone o 90 stopni. Płynnie przechodzimy zatem do tego, żeby nauczyć się pracy z klawiaturą. Pamiętaj, że zawsze w momencie, kiedy coś przesuwasz, możesz po prostu wpisać wymiar i potwierdzić to klawiszem Enter. Jeżeli włączysz skalę Ctrl Shift L, klikniesz sobie tutaj na narożnik, klawiszem Tab możesz przełączać się pomiędzy wymiarami. Który chcesz przeskalować. Kolejny klawisz to Shift. Zobacz, mamy ścianę. Kiedy się do niej przybliżamy, nie jesteśmy w stanie się przez nią przebić, chyba że przytrzymamy klawisz Shift. Wtedy bez problemu przebije się przez ścianę. Gdy mam wciśnięty klawisz Control, mogę zaznaczyć więcej niż jeden obiekt i zacząć nim manewrować. Gdy kliknę na jeden obiekt i z kontrolem kliknę w dowolną strzałkę, przy okazji, Zrobię szybką kopię. Przykładowo, jeśli używam narzędzia rozciąganie, Shiftem przełączam się pomiędzy osiami. Pamiętaj, że możesz pracować na kilku oknach naraz. W jednym oknie możesz mieć na przykład jakąś bibliotekę. Załóżmy mebli. Zaznaczasz szafkę, Ctrl C, przerzucasz się Alt Tabem na drugie okno, wklejasz i masz szafeczkę. Bardzo szybko możesz ją też właśnie wspomnianym kontrolem zduplikować obok, czy właśnie rozciągnąć do dowolnego wymiaru. Tabem się przełączam, wpisuję 800, mam szafkę na 800. Nie rób też takiego błędu, jaki ja kiedyś zrobiłem. Jeśli zaimportuję jakąkolwiek teksturę, jeśli zaimportuję jakikolwiek model, który wiem, że w przyszłości będę często używał, weź sobie z łap taki model, taką sofę, cokolwiek. Co wiesz, że Ci się przyda? Skopiuj, umieść w swojej dedykowanej bibliotece. To nie muszą być meble. Zrób sobie na przykład osobną bibliotekę, jeśli chodzi o sofy, umieść ją w takim projekcie, zapisz i nigdy już Ci nie ucieknie. Wiem, że to tylko kilka prostych porad, ale mam nadzieję, że na pewno się przydadzą. Myślę, że jeszcze jedna taka od siebie, a propos zapisu: jeśli pracujesz na komputerze stacjonarnym, Uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy, w jakie można zainwestować, to awaryjne zasilanie. To często parę stówek, a uchronicie przed tym, że gdyby zabrakło prądu, to na pewno nie utracisz tego, co w Pikonie właśnie zrobiłeś. To tyle. Dzięki.